Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. Jeżeli będę mówił momentami niewyraźnie, bądź będę seplenił, to dlatego, że ostatnio się strasznie ugryzłem w język i szczerze, nigdy w życiu się tak mocno nie ugryzłem i strasznie mi to przeszkadza, także przepraszam was, mam nadzieję, że mi to wybaczycie i mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. A my oczywiście jak co czwartek zobaczmy nagrody za ligę. Za Division Rivals odbieramy nagrody za drugą ligę i powiem wam szczerze, cieszę się, że udało się ją wbić, bo było momentami naprawdę ciężko. Ja biorę opcję drugą, czyli paczki niewymienne. Podobno w ten piątek ma nie być eventu, ale to dlatego, że w przyszłym tygodniu wychodzi World Cup, dlatego warto się spieszyć z paczkami, bo no, ponieważ już w piątek po 19 nie traficie żadnej karty specjalnej, także no, złóżmy sobie wszystkie paczki, duża złota paczka piłkarzy premium i uwaga, jakiś walkout ekrany, cokolwiek przygarniamy dzisiaj i uwaga, Anglia, LS. O, Phil Foden, okej, myślałem, że to będzie Grealish, także tak mniej się bym ucieszył, ale Phil Foden 85 to jest spoko traf. Wy też pewnie, jeżeli mnie oglądacie dłużej, to też pewnie wiecie, że jakoś dziwnie mówię. No jakoś seplenie, masakra z tym językiem, powiem wam szczerze, już mnie to tak męczy, bo mi się jeść nie chce, nie? Zobaczmy kolejnego, okej, Brazylia, SN, okej, jest to Firmino. Masakra z tym językiem, totalnie mi się jeść nie chce, bo mnie ten język boli strasznie. Jak coś z nim robię, to mnie po prostu boli i... Na przykład ograniczam mówienie teraz, a no wiadomo, w odcinku muszę coś mówić, więc wymaga to ode mnie naprawdę dużo poświęcenia, więc skromnie łapkę w górę za to. Kolejne paczki. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum i nie ma ekranów, słabiutko. No dobra, ale dajemy szansę jeszcze raz tej paczce, niech się poprawi. I uwaga, 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 ej, co jest? Lo Celso, o Jezu, ej, naprawdę mega słabo to wygląda, ale dobra, jest inform, szkoda, że niewymienny. No ale dobra, dwie paki za 50 tysięcy, może coś tutaj, uwaga, pierwsza paka i... ciężkie to życie, ciężkie to życie z FIFA. No i ostatnia paczka, no ostatnia paczka, nie było walkoutu, także fajnie by było jakby ona, jakby on był w ostatniej paczce. I uwaga, są ekrany. O Jezu, fatalne nagrody, szczerze fatalne. Nie no, to były chyba jedne z gorszych nagród, tylko Phil Foden tutaj był tak naprawdę, masakra. Natomiast w dzisiejszym odcinku zagramy sobie takim oto składem i zagramy sobie kwalifikacje. O, Odra Szczecin, okej, gram z kolegą ze Szczecina, fajnie, pozdrawiam. A my mamy Onanę, Rudigera, okej, Hadzi, okej, taki dobry skład, ale nie do końca. Ja już czuję po sobie, że ja strasznie seplenię w tym odcinku, ale naprawdę, Jezu, tak mnie ten język boli, taka... No, jak jadłem pizzę, to się ugryzłem tak mocno w język, że chyba kawałek sobie tego języka odgryzłem. No i powiem wam szczerze, poprzednie dni nie było tak źle, dopiero jakoś wczoraj mi się to pogorszyło, no i no, czuć to pogorszenie po prostu, no. Karim Benzema nie ma, ale Depay nie ma i Depay jeszcze raz spalony, okej. Także ja mam nadzieję, że mi to do jutra przejdzie, a ten odcinek mam nadzieję, że i tak obejrzycie, możecie się ze mnie śmiać, śmiało. I uwaga, Hadzi, dobrze, dobra. Ej, w ogóle gram Keylorem Navasem na bramce, bardzo lubiłem tego bramkarza, jak bronił w Realu Madryt, oczywiście w swoim prime'ie. I... Tak jest, brawo. Tam, gdzie oczywiście komentarz będzie potrzebny, to będę mówił, ale natomiast postaram się go ograniczyć w dzisiejszym odcinku mimo wszystko. Myślę, że w jutrzejszym odcinku otworzymy sobie paczki za ważne mecze, a także paczki za kwalifikacje, ponieważ tak jak mówię, no nie zostawiam paczek na wieczór, ponieważ podobno żadnego eventu ma nie być, także nie ma sensu zostawiać paczek na wieczór, na piątek wieczór. No i tą ligę weekendową prawdopodobnie też będę grał swoim niewymiennym składem, żeby nie wydawać końców, a na event World Cup właśnie wejść z tym, z tą, no trochę końców mam, także chciałbym z tą ilością końców wbić na... ten nowy event. Także ta liga weekendowa będzie chyba totalnie na luzie, nie wiadomo, fajnie było coś bić, ale 11 winów to już by było wystarczająco. I wydaje mi się, że tą ligę weekendową możemy sobie skończyć w sobotę na streamie, ale też jakoś wcześniej ten stream, ponieważ Fame MMA jest o 20 i wiadomo, że dużo ludzi będzie Fame MMA oglądać, a nie streama. Także no myślę, że jakoś wcześniej sobie zrobimy tego strumyka. W niedzielę wtedy nie będzie streama, a w niedzielę będzie draft na kanale, tak jak to robi Damian. Wydaje mi się, że to może być po prostu dobre wyjście, bo no nie oszukujmy się, no nie ma o co grać w tej lidze weekendowej, więc też nie ma po co ją rozbijać na 3 dni. I
Wow, Karim, tak jest, Karim the Dream, Benzema, pięknie, 3-0, nice. W tym meczu sobie sprawdzimy dwóch nowych zawodników, Bellingama, którego trafiłem wcześniej, Informa, i Griezmana, Informa. Donnarumma, okej. Dobra, grajmy, wygrajmy, mam nadzieję, że się uda. Tak swoją drogą, wczoraj próbowałem wbijać te zwycięstwa w drugiej lidze. Myślałem, że może gdzieś tam będę walczył o pierwszą, nie ma opcji. Tam ludzie są tacy dobrzy, mają takie dobre składy, naprawdę. Prawie nie do przejścia są ci ludzie w drugiej lidze. Mega duży poziom jak dla mnie. Ale przez to czuję się całkiem przygotowany na ligę weekendową, więc nie ma tego złego. I Dembele! Padła trochę farta, bo ten Araujo jak odebrał, to piłka spadła mi pod nogi, ale... Zacząłem też dużo więcej biegać środkowymi pomocnikami i powiem wam szczerze, to mega oddaje. W sensie każdy to wie, że oddaje, ale nie każdy się do tego stosuje, ale naprawdę, zacznijcie, bo... I tak naprawdę, bo grałem jeden taki meczyk z takim typkiem, później niego napisałem, że mega dobrze grał i nigdy nie spotkałem takiego typa jeszcze w FIFA 23, żeby mnie aż tak rozjechał. Bo przez cały mecz oddałem tylko jeden strzał na bramkę. Gościu tak mnie kontrolował, że to szok. No i napisałem do niego, żeby mi doradził w jakiś tam sposób, jak mogę grać lepiej. No to on mówił, że głównie biegaj pomocnikami, obronie pozwalaj się ustawić i dotykaj ich tylko w momencie, kiedy jest to konieczne. Czyli wiadomo, kiedy już przejdzie piłka, na przykład poza linię obrońców. Także, no... Kurde, niby każdy to wie, że tak się powinno grać, ale nie zawsze się do tego stosuje, także... No przypomnę wam, biegajcie tymi pomocnikami, bo to naprawdę oddaje. A może coś z tym Judem Bellinghamem pokminijmy, żeby sobie nim pograć, jego ifem. W ogóle ten! Bentancur wyszedł! Ja pierdziele! Co go chłopy zboostowały? Przecież on miał 78 na podstawie. A jemu podwyższyli tak ocenę, że ma 80 chyba 6 i 5 wiązek słabszej nogi, gdzie on tego nie ma na podstawowej karcie. Także niesamowite. A no jeżeli chodzi o te bieganie pomocnikami, to ja jeszcze wiadomo, bo ja jestem nauczony, żeby grać tymi obrońcami. Mi to zawsze tak wychodziło fajnie, ale staram się to zmienić, dlatego nie zawsze oczywiście biegam tymi pomocnikami, ale się staram. Swoją drogą możemy trochę odbiec od tematu. Wiem, że w tym odcinku miałem mało gadać, ale stwierdziłem, że można poruszyć. Kto wczoraj oglądał Cage Special od Fame Ma? Kurde! Pasut i Socha to jest taki fajny duet, mega mi się ich słuchało. Podoba mi się bardzo Sochy poczucie humoru, a tym bardziej Pasuta, który jest naprawdę moim zdaniem no, takim przebojowym gościem, nie? Widać, że ma dużą charyzmę. No ale powiem wam szczerze, bardzo fajny pomysł na ten Cage Special, bo myślałem, że będzie... Nie wiem, tak nie miałem jakichś wielkich w sumie oczekiwań względem tego, stwierdziłem, że sobie zobaczę. A naprawdę się wciągnąłem w tego Cage'a, bo... Był taki Mandzio i Pasut, którzy są w tej branży od naprawdę, no i oczywiście Boxdel, od kilku dobrych lat. Oni mają naprawdę fajne niektóre spostrzeżenia o tej branży, także to mi się mega podobało. I szkoda, że to nie był gol. I Hakimi wjeżdża, Hakimi. I Dembele, i ładnie 3-0, i mamy koniec meczu. Tak jest, kolejny Rage Quit, to zagrajmy w sumie jeszcze jeden meczek. Swoją drogą... Też zastanawiałem się, czy nie wejść w karty overallowe dzisiaj, właściwie to zaraz, po tym odcinku. Takie karty 86, 87, bo, uwaga, moja argumentacja jest taka. Ludzie nie będą otwierać paczek ten weekend, ponieważ no nie ma eventu. Jeżeli w poniedziałek pojawi się znowu takie fajne SBC jak Inform 85+, jak ikona podstawowa Max 86, czy chociażby ta karta Hero, to ludzie nie mając po prostu tych kart, pójdą na rynek, żeby je kupić. I wydaje mi się, że może właśnie to fajnie pójść w górę. I właśnie zastanawiam się nad tym, czy nie zainwestować. Tak myślę, że 250 tysięcy, żeby 50 sobie zostawić na ewentualne ruchy, jakieś tam zmiany składu. Także taką mam myśl teraz, żeby w to wejść. Myślę, że nawet zaraz, bo może być fajny dołek właśnie na tych nagrodach, bo ludzie otwierają te nagrody, niektórzy wymienne, niektórzy niewymienne. I może się po prostu pojawić fajna okazja do wejścia po w miarę fajnych cenach, także ja raczej to zrobię. Prawdopodobnie jutrzejszy tytuł to będzie zainwestowałem swoje wszystkie końsy. Ambitny, wiem. I Depay, ajajaj, i Dembele, no nie! Ej, ja nie grałem z tym gościem, on ma Onanę na bramce. I Depay.
Pajajajajajaj, szkoda, że to nie weszło. Kurde, mega szkoda. Czego najbardziej się boję w dzisiejszym odcinku? Że się ugryzę w język niechcący, jak będę coś mówił. Strasznie się tego boję, bo chyba bym się poryczał na miejscu. Ja już bym dzwonił po karetkę, po prezydenta, wszyscy, żeby tu przyjechali, bo to by był naprawdę ból nie do zniesienia. I okej. Okay. Nie wiem, dziwny strzał, szczerze. Myślałem, że trochę inaczej się zachowa Keylor na was, no ale okej. I dobrze, Dembele, ale on naprawdę w dzisiejszym odcinku no, szefuje po prostu. A tak w ogóle, co sądzicie o tym, że World Cup w Ultimate Team nie będzie miał osobnego dodatku? Ja zawsze... osobnego trybu w sensie. Ja zawsze lubiłem to. Podobno to rynek rozwalało strasznie. Ja tego nie pamiętam, bo wtedy aż tak jakby nie siedziałem w tym świecie mocno. Ale ja bardzo lubiłem ten tryb w 2018 na przykład. Strasznie mi się to podobało. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie to fajnie. Nie ma co się też źle nastawiać, bo EA na pewno ma jakiś tam pomysł na to, żeby to było fajne i... no mam nadzieję, że im się to po prostu uda. Okej. Okay. I... Dembele! Pięknie, no mówię, Dembele w tym odcinku naprawdę szefunio. Dembele i też po drugiej stronie strzela, szkoda. No, dobra, to Griezmann schodzi, wejdzie sobie Leao zamiast Krosa, zamiast Valverde, Kros. Takie dziwne zmiany zróbmy, bo czemu by nie Danjuma za Depaya. Oj, rzut karny, ale no, zła decyzja Araujo, nie ma co mówić, a my strzelajmy. I prawo, góra. Pięknie, Park Ji-sung. Nie, ale dałem dupy, naprawdę. To było tak żałosne z mojej strony. Gościu zrobił jeden głupi trik, a ja się tak dałem obejść jak dziecko. Okej. Okay. Park Ji-sung, Danjuma, tak jest, 4-4, jazda. Co jest, Rafael? Ej, ale miałem akcję jeszcze, panie sędzio, proszę wypić. No, wyrównany meczyk. Okej, okay. Gramy dalej po prostu, nie? Okej, okay, Dembele. Dembele i Leao, fajnie, dobra, udało się dobić po prostu. I tak jest, przesunąłem się, dzięki temu nie ma gola, nice. Dobra, ciągle jest wygrana nasza, ale jeszcze druga połowa dogrywki, także wiadomo, będzie pressing, trzeba będzie się jakoś fajnie obronić teraz. I teraz, Park Ji-sung, dawaj, ostatnia akcja w meczu. I Leao, 6-4, wygrywamy to spotkanie, gościu pauzuje, ale nie wiem już w sumie po co, może chciał wyjść, ale to też nie ma sensu, bo już jest koniec spotkania. Mamy to 3-0 w kwalifikacjach, fajnie, oczywiście w jutrzejszym odcinku nagrody sobie otworzymy, mam nadzieję, że znowu za 10-0, to by było mega fajne, ale wiadomo, że całkiem trudne. Także ja zaraz wchodzę w tą inwestycję, o której wam wspominałem w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro. Do zobaczenia i siema.